programu jest Grupa Aforti, dostawca usług finansowych dla małych i średnich przedsiębiorstw. Obok nas trener drużyny z Dunek Wybrzeże Gdańsk, pan Mirosław Berliński. Panie trenerze, gratulujemy, bo mecz z kilku powodów radosny. To inauguracja sezonu, mecz wyjazdowy, czyli de facto zawsze trochę trudniejszy, no ale wygrany. Także sporo powodów do radości. No, zgadza się, mecz wyjazdowy zawsze niesie ze sobą i więcej stresu, i więcej napinki, jak to można powiedzieć. No, pierwszy mecz, inauguracja. No, dobrze, że wygraliśmy i będzie inne nastawienie. Pomyślniejsze na następne mecze. Świetna postawa Krystiana Pieszka, Kacpra Gomulskiego. Dołączył do nich Mikkel Bech. Bardzo ważne punkty Adriana Cyfera. Czy można któregoś z tych zawodników wyróżnić? No nie ukrywam, że na Pieszka, Gomulskiego, Becha bardzo liczę i liczyłem na te zawody i sprawdzili się. Także no, co by nie było, zawodnicy to są ekstraligowi, jeździli w ekstralidze. No, jakaś ta jazda powinna być bardzo dobra, no i to się przełożyło na dzisiejszy mecz. Dziękujemy i raz jeszcze gratuluję. 49-40 przegrywamy w pierwszym meczu z drużyną z Dunek Wybrzeża Gdańsk. Wszystko przed tym meczem wskazywało, że mogliśmy być umiarkowanymi optymistami. A mecz zweryfikował te plany jeszcze sprzed wczoraj, czy też wczoraj? No zdecydowanie tak. Dzisiaj trzeba pogratulować gościom, bo to była drużyna lepsza w dniu dzisiejszym i zasłużenie wygrała to spotkanie, mimo że nam troszeczkę no nie sprzyjało dzisiaj wyraźnie szczęście. Upadki, defekty, wykluczenia. Ale to nie jest tłumaczenie. Byliśmy słabsi i trzeba zrobić wszystko, aby wyciągnąć z tego wnioski, popracować mocno i zrehabilitować się w kolejnym spotkaniu. Ten terminarz, który przed nami, no, wprawia nas w taki po pierwszym spotkaniu lekki stres, lekkie nerwy. Przed nami absolutnie trudny wyjazd do Ostrowa. Później tutaj przyjeżdża Rybnik. Od kiedy ruszałem takie stuprocentowe przygotowania do meczu wyjazdowego w Ostrowie? Od środy. Powiem tak, nie ma lekkich meczy i żaden mecz nie jest lekki. Wydawało się, że Gdańsk przyjeżdża teoretycznie jeszcze osłabiony, bo bez Jakuba Torsela i wygrywa tutaj zdecydowanie. Trzeba podchodzić do tego sportu na luzie i tak naprawdę jechać z przyjemnością, bawić się, tak jak to mówił w zeszłym roku Jura. Dzisiaj troszeczkę zabrakło nam tej zabawy jazdą, tej przyjemności jazdy. Było to widać wśród zawodników, że większość była bardzo spięta, nie obierała tych ścieżek, które na Gnieźnieńskim torze są najszybsze. No, trzeba też wspomnieć to, że mieliśmy tak naprawdę dzisiaj 4 debiutantów w tym sezonie w kadrze startu. To też pewno nie ułatwiało. Myślę, że za chwilę po spotkaniu z zawodnikami podejmiemy jakieś decyzje, wyciągniemy jak najszybciej wnioski. Ja muszę jeszcze raz ten mecz przeanalizować i będziemy mocno, mocno pracować nad sprzętem, nad formą, aby zrehabilitować się w kolejnych spotkaniach, zarówno wyjazdowym, jak i u nas w Gnieźnie z drużyną z Rybnika. Z tymi zawodnikami, którzy w trakcie spotkania upadli na tor, wszystko w porządku? Tak, zawodnicy są zdrowi. Ważne teraz tylko, żeby nie załamywać się, dlatego mam prośbę do kibiców, abyście nas wspierali dalej. My zrobimy naprawdę wszystko, aby się zrewanżować. I chciałbym przypomnieć jedną historię taką, bo tak mi się dzisiaj po tym spotkaniu mocno nasunęła. Rok 2011, gdzie jedziemy na pierwszy mecz do Gdańska, wygrywamy, jest skóra optymizm, a w sierpniu przyjeżdża Gdańsk do nas, pokonuje nas i Gdańsk awansuje wtedy do Ekstraligi, więc pierwszy mecz o niczym nie świadczy. Tak naprawdę wyzwolił w nas wielką złość sportową i mam nadzieję, że tą złość sportową przerodzimy na odpowiednią formę i będziemy w kolejnych meczach wymiatali tutaj przeciwników. Dziękuję. Po meczu startu z Gdańskim Wybrzeżem obok nas Mirosław Jabłoński, lider, absolutny lider naszej drużyny. Kilkukrotnie dawałeś sygnał do ataku, ale te sygnały w końcu nie przyniosły pożądanego efektu. 13 punktów w twoim wykonaniu, a ta 13 trochę nie do końca dzisiaj szczęśliwa, bo mecz przegrany. Tak, no, czy dawałem sygnały? Ja po prostu robiłem swoje. Starałem się jechać najlepiej jak potrafię, aczkolwiek no, łza się kręci wokół, że polegliśmy z takim odwiecznym rywalem, którym jest Wybrzeże. No niestety, no ja parę punkcików straciłem, chłopacy nie dostosowali się do końca tak jak należy, no i w efekcie przegrywamy to spotkanie, niestety. Jak czujesz się po upadku, bo doszło do dosyć niebezpiecznej sytuacji na torze leżeli trzej zawodnicy, między innymi właśnie ty? Tak, no po upadku dopiero będę się czuł źle jutro, bo czuję, że ból nachodzi, nogi dosyć mocno zbiłem, dmuchawiec mnie troszeczkę wciągnął. No aczkolwiek, no tak jak pana Krzysia Mejzę lubię, tak dzisiaj się z nim niestety nie zgadzam z tą decyzją, bo widziałem powtórkę i tam przejechałem obok Kacpra, nie dotykając go, no ale taki jest sport.
taki jest żużel. Odgryzę mu się w skłosza w tygodniu, jakoś tam go sfauluję. Za tydzień jedziemy do Ostrowa. Od kiedy zaczniecie tak już w 100% myśleć o tym spotkaniu? No sądzę, że już dzisiaj jakieś będą decyzje podjęte i tak naprawdę wnioski wyciągnięte, ale nie da się ukryć, że ja najpierw będę musiał się obudzić jutro i zobaczyć, jak się czuję, bo we wtorek jeszcze eliminacja, a czuję, że jutro będzie bolało i to mocno, więc mam nadzieję, że jakoś to przepękam i będę mógł się w spokoju przygotować do tego Ostrowa. Jak się będziemy w jaki sposób przygotowywać, no to już w gestii, w roli menadżera trzeba dopytywać. Dziękuję bardzo. Mecz Gdańska i Gniezna kończy się zwycięstwem gości z nadmorza. Jednym z absolutnych liderów drużyny Gdańskiego Wybrzeża był wychowanek klubu z Gniezna, Kacper Gomulski. 12 punktów, świetna postawa, no i wypada tylko pogratulować Tobie, Twoim kolegom, bo mecz świetny, no i zwycięski dla Was. Tak, bardzo dziękuję. No cóż, możemy się tylko cieszyć, bo naprawdę był tutaj ciężki, ciężki mecz. Dużo mijanek, z tego co ja przynajmniej gdzieś zaobserwowałem, dużo było ścigania, dużo fajnego ścigania. Nie zabrakło też troszkę walki takiej już naprawdę wręcz, ale to chyba każdemu się mogło podobać. Naprawdę męski mecz. Wydaje mi się, że też troszkę fair play, no fair play, tak, że nie było jakiejś złośliwości, więc mnie bardzo cieszy moja postawa, przede wszystkim naszej drużyny, gdzie po każdym biegu się zgromadziliśmy i motywowaliśmy się nawzajem, mimo tego, że nieważne jaki był wynik, cały czas się motywowaliśmy i wierzyliśmy, że dzisiaj możemy wywieźć naprawdę fajny wynik z toru z Gniezna, gdzie z tego co dokładnie wiem, dwa lata nie przegra, więc tym bardziej jeszcze można się cieszyć. Dzisiaj co prawda z herbem Gdańska na piersi, no ale przecież niejako wróciłeś do domu. Z tego tytułu to bardziej dla Ciebie wyjątkowy, aniżeli inne mecze? Szczerze mówiąc, no już długo jeżdżę poza Gniezdem, więc jakby nie odczuwałem tego, dopóki tak naprawdę nie przyjechałem na stadion. Odkąd przyjechałem na stadion, strasznie mi gdzieś tam brzuch zaczął wariować, ale chyba to dobrze. Jestem taki troszkę zestresowany. Wydaje mi się, że po prostu fajnie sobie z tym radzę i taki stres motywuje mnie do fajnego wyniku. Tym bardziej, że jak się wygrywa biegi naprawdę nie ze startu i się ucieka, tylko po prostu po walce, to po prostu same jakby moje ciało i motocykl strasznie mnie napędzały. Gdyby nie tam jeden małe dotknięcie z Mirkiem z wyjścia z pierwszego łuku, czułem po prostu, że mogę dzisiaj... Było dotknięcie? Z wyjścia z łuku na pewno, a tak naprawdę no troszkę straciłem później, straciłem troszkę kontrolę, bo lewa noga mi tak wydaje mi się uciekła, ale tak naprawdę muszę to zobaczyć i gdzieś wtedy mogę powiedzieć, bo z toru to z motocykla jest naprawdę, z tej prędkości jest na pewno inaczej, ale najważniejsze, że jesteśmy gnieźnianinami i przybiliśmy sobie piątkę z Milasem, więc na pewno byliśmy umówieni na skłosza, więc na pewno w tym tygodniu zagramy w niego. Raz jeszcze gratuluję i dziękuję. Dziękuję bardzo.